Pamiętacie jeszcze, na czym skończyliśmy wczoraj, bo od tego będzie zależeć, czy będziecie fajnie interpretować to, co teraz będę mówić. Dla mnie temat jest dosyć jasny i łatwy do omówienia. Nie przybierajmy też postawy agresywnej, bo jednak Michał jest łagodny tutaj bardzo na filmie. A ja też nie byłem wczoraj agresywny, tylko bardziej może szybko wczoraj mówiłem, żeby, bo dla mnie rzeczy, które ja wypowiadam, zwróćcie uwagę, że jeśli mówię coś szybko, to znaczy, że nie wymyślam tego na bieżąco, tylko tyle mi w głowie siedzi, że ja mogę napierdalać na jeden dany temat, że tyle we mnie siedziało, że musiałem to powiedzieć wczoraj. I nic nie było wymyślane, bo nie da się wymyślać czegoś tak szybko. I pamiętacie, mam nadzieję, że wczoraj była taka sytuacja, gdzie shot się zaczynał, ja sobie tu go przygotuję, bo Michał mi zarzuca, że ja nie mówię, że to Marcin, cytuję słowa Michała, Marcin, chciałbym, żebyś powiedział widzom, że to nie ja zbanowałem kanał. Wczoraj oglądając shota, znaczy wczoraj, wczorajszy shot, tak, odpalamy go, już, mam go i lecimy z oglądaniem. I że muszę iść, bo jest jakieś zebranie, nie? I oglądamy tego shota, bo ja powiedziałem widzom, że już nie jest ważne, bo ja powiedziałem, że pewnie nie jest tak, że Michał skasował. Zaznaczyłem to wczoraj, że na pewno nie Michał skasował i zaraz to znajdę. Więc nie wiem, czemu wymagasz, Michał, ode mnie. O, nawet se łapę dałem. Wydało się. Dobra wypowiedź, no to łapka się należy. Kurwa, o co chodzi? Dobra. Pamiętacie to? Jak miałem, że kanał był. I dwa dni po tym dopiero kanał wyjebali. Po tym zebraniu. No to o co ci chodzi? No to o co chodzi? Wariaty. No przestańcie, kurwa. No było zebranie, jest powiedziane, że się rozchodzimy, że szukam nie tego, gdzie ja powiedziałem, i że... I no dwa... Szukam tego, gdzie powiedziałem, że Michał tego nie skasował. Tylko po prostu przez bana. Ale o co mi chodziło? Chodziło mi o to, żeby że Michał mógł, zaczynając swój nagrywać film... W ogóle, co Michał zjebał według mnie? O co mi chodziło? Michał zjebał, to są dwa kliknięcia i ja słuchając tego zaśmiałem się. Chodzi o to. O to mi kurwa chodzi. Masno zostało zbanowane. Nie zostało usunięte, to jest ważne. To jest bardzo ważne dla mnie, żebyście wiedzieli od początku. Dzisiaj odpowiemy sobie na dwa bardzo ważne pytania. Może dodamy jakąś poboczną kwestię, mianowicie po raz pierwszy, znaczy zadacie to, co z Masno? Tak. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć, tylko YouTube zbanował ten kanał. I o to mi chodziło. Nikt nie zadecydował, że zakończymy projekt, tylko YouTube zbanował kanał. Co to ma Michał znaczyć? O to mi chodzi. Stąd się wziął ten shot, Michał. O to chodzi. Co ty powiedziałeś, Michał, w ogóle teraz? O to chodzi. I już, kurwa, jest wyjaśnione. I wróciliśmy do punktu wyjścia. A ty mówisz coś o pieniądzach, że ja się słabo przykładałem. Michał, ale ty wchodziłeś do mnie do pokoju, ja ci mówiłem, że ja nie lubię z Denisem nagrywać. Że który tańczy przed kamerą, zajmuje kurwa dużo miejsca i hopie tak kurwa nagrywa te filmy, że nawet nie można mordy tam pokazać. Bo chłop ma takie parcie kurwa, że nawet nie ma gdzie miejsca wskoczyć. Adam to samo, siedział w pokoju na górze, nie miał ochoty tego nagrywać, bo chłopów wziąłeś chłopa, co kurwa ma takie parcie, że hopie nie da się kurwa wskoczyć do tej kamery. Nic powiedzieć kurwa, my mieliśmy wyjebane, nie chcieliśmy z tym chłopem nic nagrywać, ty. O co ci chodzi? Ja ci mówiłem to 100 razy, kurwa, że z nim nie będę nic nagrywał. Jakąś poboczną kwestię, mianowicie po raz pierwszy, znaczy zadacie to, co z Masną? Tak. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć, tylko YouTube zbanował ten kanał. I o to mi, Michał, chodziło, że ty mówisz, że nikt nie zakończył, to po co zebranie było dwa dni przed banem, gdzie widzowie mają dowód w postaci, że kazałeś mi skończyć streama, bo napisaliście mi SMS-a, którego mam, do dziś mam SMS-a w telefonie, że zawołaliście mnie na zebranie. Zebranie mnie zawołaliście, na którym powiedziałeś, że jest koniec projektu, okej. Okay. A mówisz tutaj w filmie, że nie było końca projektu, tylko zostało zbanowane. I teraz cała wina zeszła na mnie. I teraz zeszła cała wina na mnie. No to jak to wygląda, Michał? Zakończyć projekt. Jeszcze dodamy jakąś poboczną kwestię, mianowicie po raz pierwszy, znaczy zadacie to, co z Masną? Tak. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć. No jak mnie te słowa kują, no przysięgam, nikt nie zadecydował, żeby skończyć ten projekt. To po chuj było to zebranie? No po co to zebranie kurwa było?
Czyli wychodzi na to, że nie chciałeś chyba mówić, że było zebranie i że kończysz projekt, bo było ci głupio, wstydziłeś się tego i wolałeś, kurwa, zwalić winę na tego bana. Ja już nawet wczoraj przyznałem, że to jest okej, ja się mogę zgodzić, że ten ban był za mnie. Ale stary, wytarłeś sobie mną dupę i wytłumaczyłeś, poleciałeś na jebane skróty, ziomek, w tym filmie. O to mi tylko chodzi. Rozumiesz? Czego nie rozumiesz, kurwa? I skończmy w ogóle tą dramę, bo ja nie będę też napędzał tutaj jakichś wiusów na twoje kolejne projekty, bo ja nie mam na to czasu, Michał. Chcesz się spotkać, to się widzimy, chłopie. I się spotykamy i jest gadane normalnie, bo to, co powiedziałeś, to jest beznadzieja. Tak. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć. Chłopie, chyba bym na donate'a to sobie ustawił, na dźwięk donate'ów ten urywek. Bo normalnie jak słyszę, to się morda ze śmiechu aż krzywi, nie? Jak można tak powiedzieć, że chłopie, to po co zebranie było 2 dni przed zbanowaniem kanału? Przecież widzowie wiedzą, że wołałeś mnie na zebranie, bo live'a musiałem kończyć. Adam był na tym zebraniu, Denis, Olaf, kurwa, twoja dziewczyna, moja w pokoju drugim słyszała. No, wszyscy wiedzą. No, projekt był zakończony, no i tyle. No i Michał, do czego mogę ci przyznać rację? Wróćmy już teraz do twojego filmu, tak? A, i jeszcze na koniec. Tu gdzieś w tym filmie, u Bekillera, który prężnie ten film leci, nie wiem, nawet, kurwa, to jest chyba temat na całą Polskę. Nie chciałem, żeby tak wyszło, ale no samo z siebie idzie. Widocznie masno było takie mocne, że no będzie teraz gadane w całej Polsce o tym, no niestety, nie? Pewne rzeczy trzeba wytłumaczyć, jestem szczerą osobą i wszystko będę starał się wytłumaczyć. Ale Michał, Michał, mówisz mi tak, powiedziałeś mi tak, że ja wiem, że ja nie mówię, jak było dokładnie. Michał, żebym ja mówił, jak było dokładnie, to ty, chłopie, już byś się, kurwa, nigdy do mnie nie odezwał. Przecież jak ja bym powiedział, co tam się, kurwa, nieraz działo, to ty byś nie chciał ze mną rozmawiać. Wiem, że bardziej ci chodzi o nie o jakieś sytuacje domowe, tylko chodzi o to, co ja dałem z siebie dla Masno. Dobrze wiesz, że dałem z siebie dużo. Przypominam ci, że odcinek jak odcinek pod tytułem Masny Ted kradnie BMW M2 zrobił 900 koła viewsów, stary. I ja ten naprawdę się starałem, jak chciałem, to się starałem, bardzo dobrze mi się zadałem, nagrywało z tobą, ale mówiłem ci, z kim mi się źle nagrywa, z kim widzę, że ma za duże parcie, że ja nawet nie mogę buzi na filmie otworzyć i mi się to bardzo nie podobało, bo ja w internecie działam długo i czuję człowieka, kogoś, kto chce w coś włożyć łapy i za dużo zajebać. To ja takich ludzi czuję i nie lubię takich ludzi. Ja z takimi ludźmi nie lubię nagrywać. Dlatego nie nagrywałem filmów z kolegą, który siedzi obok ciebie, bo powiedziałem, że mi się to nie podoba. Lubiłem z nim pogadać, śmiałem się z nim, TP było fajnie, dogadywaliśmy się jako ludzie gdzieś tam poza filmami, ale na filmach, jak było nagrywanie, to ten ziom, to była odklejka, kurwa, chłopie, tam nie mogłem nic powiedzieć praktycznie. I tyle, no. I dobrze wiesz, że ja ci mówiłem, że wolę pomóc ci w inny sposób, że wolę wystąpić u ciebie na gali, pobić się, bo też coś z tego masz, że zarobisz pieniążki sobie elegancko, ja się fajnie przygotuję do walki i tyle. I tak ci powiedziałem, że mówiłem ci, Michał, że dodatkiem dla mnie jest Masno i że po to wziąłeś Denisa i Olafa i resztę chłopaków, którzy mieli robić ci filmy, no to po to oni byli, nie, żeby robić ci te filmy. I ty mi przytakiwałeś, Michał, że tak może być, że ja sobie będę trenować do walki, oni będą nagrywać filmy, bo tak było. No to dlatego się tak nie przykładałem. Ale dobrze wiesz, że w każdej chwili, jak mi mówiłeś, jedziemy nagrać piosenkę czy coś, to chłopie, robiłem sobie wolne dni od streamów, żeby pojechać z tobą i nagrać nutę. Masno to był głównie projekt muzyczny. Zawsze byłem w piosence, w jednej mnie tylko nie było, bo odstąpiłem dla Ulfika nutę, żeby się chłopak rozkręcił, bo dobry, bo ma talent i coś z tego będzie. W sumie Kuba jest jedną z osób, którą tam na nią to złego słowa nigdy nie powiem, bo bardzo lubię tego chłopaka. Życzę mu jak najlepiej, dobrze śpiewa. Coś z tego będzie na pewno. Adam tak samo zresztą. Zajebiście śpiewa. I no mówię, jeśli chodzi o moje starania do projektu, bo mu zarzucasz mi, że ja olewałem i nic nie robiłem, że byłem nieprzydatny i że, chłopie, miałeś ciężko. Dobrze wiesz, czemu tak było? I nie było tak zawsze. Przestałem się starać.
po czasie, bo nie chciałem nagrywać z ziomkiem, który obok ciebie siedzi. Ja powiedziałem, że ja mogę z Adamem nagrywać. Itp. No ale co się stało? Zanim wyszła inicjatywa moja i Adama, że my już chcemy nagrywać coś, żeby podnieść kanał, to tak jak sam powiedziałeś, nie? Sam wiesz, co było, nie? Wiosy spadły do 100 koła, nie było już po 500 koła. I sam mówiłeś, nie? Że się wypalił każdy. Każdy się wypalił, ja też się wypaliłem, Adam się wypalił, ty się wypaliłeś, Denis się wypalił, wszyscy. Ja, no nie dziwne, nie? Jak wiosy z 500 000 spadły do 100 koła, no to każdy by się wypalił. Wiadomo. Michał, no nie możesz... Także Michał, jest na twoje. Dobrze, niech będzie. Wczoraj to powiedziałem. Ban jest za mnie. Ale co ty powiedziałeś, że... Co z Masną? Tak. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć. Pierdolisz? Wiadomo. No to czemu tak robisz? Rozumiesz. O to mi chodzi, bo teraz jest cała wina na mnie, stary. A dobrze wiesz, było zebranie, koniec projektu. O nic innego nie chodzi. I tyle. No i tyle. No skończmy już gadkę. Co tu jeszcze widzowie, muszę na co tu odpowiedzieć, bo już nie wiem. Więc po prostu zrobił czystkę. Nie można mieć do YouTube'a o to problemu, bo jakby to są ich zasady, to jest ich serwis. Jest mi przykro. Co tu jeszcze? Robić to wszystko i odrabiam i staram się to odrobić. Wiadomym faktem jest to, że jest ci na pewno przykro. Potrafię cię zrozumieć. Muszę jeszcze to poglądać. Może być dla ciebie frustrujące. Jeszcze bym pogadał. Bo na pewno tak jest. Nie umiem jednak zrozumieć tego, dlaczego na swoim streamie mówiłeś tylko o tej sytuacji, jak zostałeś potraktowany, a nie powiedziałeś nic od siebie i co ty włożyłeś w to wszystko. Bo na obecną chwilę to wygląda w ten sposób. Michał, co włożyłem w to wszystko? Przede wszystkim przeprowadziłem się dla ciebie bardzo dużo kilometrów. Sam o tym dobrze wiesz, że rzuciłem wszystko z pizdu z Adamem. Przytargaliśmy swoje komputery, przeprowadziliśmy się dla ciebie, poświęciliśmy czas i zamieszkaliśmy z tobą. To głównie poświęciliśmy dla ciebie. I ruszyliśmy wspólnie z muzyką. Gang, piosenka, stary, 20 parę milionów wyświetleń. Super sukces, działanie. Ale no, w międzyczasie w karierze poznałeś kogoś, kogo moim zdaniem nie powinieneś poznać. I moim zdaniem do tej pory słuchasz osób, których nie powinieneś słuchać. I mają na tobie, wywierają na tobie ogromną presję. Słuchasz się ich, są twoimi doradcami. Nie podejmujesz już decyzji sam, tak jak kiedyś. Ktoś ci doradza. Moim zdaniem takie doradztwo jest bardzo chujowe. Cała wiara, cała ekipa, która... Dlatego teraz razem tam jesteście. I już nas nie ma, mnie i Adama. Bo poczuliśmy się olani po prostu. No co tu dużo gadać. Tutaj jest utrzymywana przeze mnie, bo nie chcę, żeby wylądowali na zbity pysk i chcę odrodzić projekty, żeby móc po prostu to wszystko utrzymać. Druga rzecz jest taka, że naprawdę w produkcję wszystkiego wkładałem i inwestowałem swoje pieniądze, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby to wszystko miało jakość. Dbałem o to, dbałem o cały Tematu kasy nie zaczynajmy, bo to byłby kurwa temat na 5 godzin gadki, nie? Serio. Nie zruszajmy tego tematu. Ja myślę, że to jest już, Michał, ostatni twój film, bo ja nie chcę się rozkręcać. Kurwa, nie chcę być twoim wrogiem. No Michał, po co, no? Po prostu, no, powiedziałem ci, wydaje mi się, że po raz kolejny mam rację. Ludzie widzą, ludzie słyszą. Ale... Czego wymagałeś ode mnie, nagrywając film? Wymagałeś, żebym przyznał, że ban jest przeze mnie. Dobrze, już wczoraj to powiedziałem, że ban, nawet jeśli jest przeze mnie, to okej, że niech tak będzie, okej, niech tak będzie, mówiłem, zgadzam się, dobrze. Ale o co miałem problem? O to, że mówisz, że nie chciałeś kończyć projektu, tylko nie ma kanału, bo zbanowali przez Rafoniksa. Nieprawda. Znaczy, prawda, ale... Mówisz, że nie chciałeś kończyć projektu, jak zrobiłeś zebranie, na którym mówiłeś, że kończysz projekt. Więc nie kłam. Po co tak robisz? Rozumiem, że mogłeś się wstydzić tego, że przyznajesz, że chciałeś, wiesz, wstydzisz się tego, że chciałeś zakończyć projekt. Ja też bym się może i wstydził, bo nie chciałbym, żeby ludzie myśleli, że jestem słaby, bo kończę taki projekt, że się nie powodzi. Nikt nie chce się chwalić porażkami swoimi. Zazwyczaj ludzie zawsze mówią tylko o swoich sukcesach, Michał. Dlatego mogłeś, ale mogłeś nagrać film
Bardziej z głową. Przemyśleć to. Bo zrobiłeś ze mnie tutaj, wiesz, głównego winowajcę, nie? I jeszcze teraz tu dorzucasz, że ja się nie starałem. No kurwa, stary. Co jeszcze mi zarzucisz, Michał? No, dobrze wiesz, że nie podilujesz ze mną na argumenty za dużo, bo ja mam ich znacznie więcej. I też nie wiem, czy wiesz, wczoraj rozmawiałem z Adamem i też mówił, zaraz ci przeczytam, w sumie nie będę wydawał, kurwa, no Adam też już jest wkurwiony, tyle ci powiem, już też chciał nagrywać film, nie, ze sprostowaniem, nie, to ci powiem szczerze, nie, że ino czekał, aż się okaże, że walki nie będzie, że nasza spina przejdzie na Fame MMA, że ja walki nie będę miał, nie, to my tylko na to czekali. I chłopie zbombardowałby to w chuj wszystko. Także niech będzie jak jest. I tyle, no. Co tu dużo gadać. Co? Kurwa, to wszystko było sprawne i poświęcałem się na rzecz tego projektu najlepiej jak mogłem i wiesz dobrze, że wiele, wiele zainwestowałem i wiele ryzykowałem na rzecz tego projektu, bo ryzykowałem naprawdę ogromne pieniądze, żeby to wszystko szło. No kasy to w chuj tam utopiłeś, ale ty wiesz czemu tam utopiłeś dużo kasy. Sam mówiłeś, nie? Na co idzie najwięcej kasy. Ja nie miałem wypłat miesięcznych, Michał, ja nie miałem wypłat miesięcznych. Wydawałeś na... Płaciłeś wypłaty, wiesz. Wypłaty miały osoby, które miały coś robić, a nie robiły, nie? Wolały relaks i leżenie na pufie. Dlatego z kasą było chujowo. Mój film, mogłeś się poczuć jakoś urażony. A ja mówię, ja byłem dodatkiem. Ja się skupiłem na gali, bo chciałem wygrać walkę. I dla mnie naprawdę, ja mówię, dobra, przygotowania do walki to są 2-3 miesiące, wygram walkę, to wyniosę jeszcze tyle z walki, że do masto włożę w siebie wszystko, co wyniosę z walki, wszystkie followersy na Instagramie, to wszystko przełożę na masno i wtedy pomogę Michałowi. Na razie nagraliśmy płytę, wydaliśmy muzykę, jest fajnie, wszystko się buja, ma tych ziomków, Denisów, niech mu robią te filmy, ale ci kurwa nie robili. To se z nimi gadaj. Ja ci mówiłem, że walę pauzę, bo muszę walkę wygrać, chłopie, muszę się przygotować i rozjebać chłopa na Fame MMA. Dlatego się nie przykładałem już później. Bo walka i streamy, stary, przygotowuj się do walki i streamuj. Zobaczysz, jak jest ciężko, nie? No i tyle. I powiedziałem sobie, że pomogę ci wtedy na grubo, jak sobie, wiesz, z gali wyniosę dużo, dużo, bo zawsze z gali mi dużo dochodzi obserwujących, to po 100 koła mi wchodzi na Instagramie z każdej walki. Co walkę to 100 koła nowych followów, to wtedy bym to wrzucił w masno i byś był zadowolony. I byś nie mówił, że jest, wiesz, że nic nie robię, nie? O to mi chodzi. Myślę, że gdzieś w głębi serca chciałbyś się cofnąć w czasie. Wydaje mi się, że chciałbyś się cofnąć w czasie i pamiętasz, jak byliśmy kiedyś na przejażdżce autem? Kogo tam wtedy poznałeś? Kto nas wyprzedzał białym autem? Kto nam zajechał drogę? Jako zwykły ziomek z ulicy, widz. Wziąłeś chłopa, jest twoim doradcą do dziś, chłopie. We wszystkim ci doradza, chłopie. Daj spokój. Michał, jak ktoś jest dobry, to robi wszystko, żeby było dobrze. A ty musiałeś, kurwa, nieraz ganiać chłopów. Co 2-3 dni się powtarzać, że to ma być zrobione. Czemu to leży? No chłopie, no. Nie moja sprawa. Ja już się odcinam od tego, bo to dla mnie zniszczyło głowę. I projekt był fajny do czasu, potem się skurwił i tyle. Koniec tematu. I też lepiej wypierdalaj stamtąd czym prędzej, bo kurwa skończysz, wiesz sam, że masz coś nie tak, że powinieneś się skonsultować z jakimś psychologiem, ty sam o tym wiesz, nie? Także uważaj, opie, bo zniszczysz się tam do końca już. Nie wiem, po chuj ty robisz jeszcze coś tam z nimi, nie? Masakra. Koniec.
Koniec. Mówiłem, nie, że Ulfik jest spoko. A operator Artur też jest spoko. Z Olafem też żebym się dogadywał w sumie. Ale tam... Oj, kurwa mać, już nie chce mi się gadać. Już naprawdę, kończmy. Kurwa, jak nieraz było nagrywanie tych filmów czy coś, ten Adam nie mógł nic powiedzieć, kurwa, rozkręcić się. Pierdolenie potem, że jest typiarzem i w ogóle. Bez nadzieja. Podciąć, kurwa, tak komuś skrzydła, że siedzi w pokoju, nie ma ochoty zejść na dół nawet. Pierdolić potem, że chłop nie nagrywa. Że jeden i drugi się, kurwa, nie stara. Dobra, chuj, idę grać. Koniec już tego gówna, kurwa, już mnie wkurwiają te dramy. I Michał, naprawdę ja mogę tak godzinami gadać, nie? Zobacz, ze mną nie da się dealować na argumenty. Co ty nie powiesz, chłopie, to ja wypierdalam z worasy. Tak olecą, kurwa, karty. Na chuj się ze mną kłócić. Tak, słucham. Halo? Halo, halo? No, słucham. Mi jest... Mój głupio, stary, nie? Z tego, co widziało z ostatnim czasem. No, czyli jednak jesteśmy na dobrej relacji, bo już ja się czułem, jakbyś był moim wrogiem, stary. Już mi gul latał i mi było bardzo przykro. No nie wiesz, jak zawsze. I no, normalnie, kurwa, stary, dojść do porozumienia, nie wiesz, nie się spinać, bo kurwa, powiem ci szczerze, że ja nie chciałem nigdy, kurwa, ja już nie chciałem mieć, stary, żadnych tego typu kurwa, akcji. Wyszło jak wyszło, ale to z mojej winy. Ja na tym filmie powiedziałem... Pogubiłeś się trochę, dobra, pogubiłeś się, nic się nie stało, czego tylko więcej, żebyś... Bo ja wiesz, że ja jestem uczulony na to, bo później... zobacz, ile razy mnie już w internecie wyzywali za wszystko, tak samo jak ciebie. Jestem wyczulony, dbam o swoje imię. Tam wyszło, jakbym rzeczywiście, ja wiesz, był jakąś szmatą, kurwa, wyrzuconą na śmieci, nie? No a ty co? No nie łam się, no stary, jak tam zamierzasz coś działać w internecie, to działaj. Już nie nagrywajmy tych filmów na siebie. Głupot. Bo dla mnie to jest, wiesz... Wiem, ja, chodzi, to pierze głowę, Michał. Wiesz, że to pierze głowę. No chuj, ja chcę, stary... Jesteś na streamie, nie? Chcesz, wiesz, bo to jednak... Ty byś chciał, nie, no, mogę być, stary. Michał, spokojnie, nie trzeba wyciszać. Michał chce być na streamie, bo wie, że szoterzy szotują i to będzie uznawane jako też koniec konfliktu. Dlatego się nie ścisza mikro, prawda, Michał? Tak, tak. No, o to chodzi. Takie zabiegi. To są takie zabiegi, nie? Nie, bo kurwa, też teraz jadę do Warszawy akurat i powiem ci, że trasy. Kurwa, kminie nad tym. Ja nie chcę, stary, wiesz, żeby mieli... Między sobą jakiś konflikt, tym bardziej, stary, że walczysz, a na gali... Ja już nie wiem, czy walczę, Michał, przecież do mnie dzisiaj pani dzwoni, że ja mam 21 trailer nagrywać, a ja mówię, że ja nie wiem, czy ja będę nagrywać trailer. Walczysz, ja... Nie mogą, stary, prywatne spiny jakieś, kurwa, wpływać na to, stary, że ty wpływiesz do tej walki, wiesz. Ja bym dziś nie byłem na treningu, wiesz? Nie byłem. No, rozumiem. Ja już powiedziałem, że ja już ten... Nawet nie mogę być pewien, nie? Już straciłem nadzieję w pizdu. Nie. Normalnie, stary, masz walkę. Ja nawet, stary, bym nie pomyślał, żeby, wiesz, że to miał jakiś wpływ na ten... Mhm. Na ten konflikt. Nic, ja... Michał, działaj, no, tylko wiesz, uważaj na siebie, nie? Musisz uważać tam na swoją głowę, bo wiesz, że no... Z dnia na dzień byłeś już coraz słabszym człowiekiem, nie? Wyczerpywało cię to. Też, ale no obaj myślę, że kurwa gdzieś tam. Ja jestem zniszczony już tak, że nawet mi się rozmawiać. Mi się już łzy cisną do oczu i ja kolejną walkę będę miał z rozjebaną głową. Dobra, ja kończę. Ej, Marcin.